Zawał serca zdarza się coraz większej grupie dorosłych Polaków. Bardzo trudno się przed nim uchronić, ale jest to do pewnego stopnia możliwe. Zobacz, jakie składniki mogą się do tego przyczynić. Zawał serca może nas ominąć, jeśli będziemy stosować odpowiednią profilaktykę. Ważna jest także aktywność fizyczna, unikanie w miarę możliwości siedzącego trybu życia, rezygnacja z nałogów oraz odpowiednia higiena. Bardzo istotne jest również stosowanie odpowiedniej diety. Warto się nad tym zastanowić, gdyż produkty, mogące pomóc nam ograniczyć ryzyko zawału, są coraz lepiej dostępne. Najważniejszą rolę pełnią tu oczywiście tłuszcze, a właściwie pewien rodzaj tłuszczów. Według naukowców z Harvard Medical School z USA, przegryzanie masła roślinnego 5 razy w tygodniu może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca aż o połowę. Jednak masło to musi być odpowiednio dobrane. Im ma krótszy skład, tym lepiej. Nie powinno zawierać dużo cukru ani soli, czy też zwłaszcza konserwantów. Nie należy kupować past w uszkodzonych pojemnikach, gdyż tłuszcze zawarte w orzechach i pestkach szybko się psują. Warto pomyśleć także o zastąpieniu tłuszczów zwierzęcych olejem kokosowym. Zawał serca. Jakie składniki pomogą nam temu zapobiec? Jednym z najważniejszych składników diety powinny być ryby, najlepiej tłuste. Warto zjeść rybę chociaż raz w tygodniu. Są one źródłem potasu, magnezu oraz innych składników, które wspomagają pracę serca. Spożywanie ich przeciwdziała arytmii serca i obniża ciśnienie krwi. Płatki owsiane są popularne w większości domów. Warto, by znalazły się w naszej diecie, zwłaszcza naturalne, gdyż są bogatym źródłem błonnika i mają pozytywny wpływ na obniżanie cholesterolu. Ciemna czekolada wbrew pozorom bardzo korzystnie wpływa na krzepkość krwi. To dzięki zawartości kakao, zawierającego dużo magnezu. Ponadto ciemna czekolada pobudza układ nerwowy i stymuluje pracę serca. Orzechy to zdecydowanie jedna z najbardziej zdrowych przekąsek. Wiele badań wskazuje na to, że regularne spożywanie orzechów przyczynia do ograniczenia chorób układu krwionośnego, a nawet raka. Owoce i warzywa są ważnym elementem każdej diety. Należy tu zwłaszcza wymienić brokuły, brukselkę, a także jagody i truskawki. Ponadto brokuły wspierają działanie mięśnia sercowego. Napojem, po który warto czasem sięgnąć, jest zielona herbata. Jej działanie wspomaga przepuszczalność żył i tętnic, co przekłada się na lepszą pracę serca i ukrwienie mózgu. Hamuje także wchłanianie cholesterolu i skutecznie pomaga walczyć z nadciśnieniem, które jest jednym z ważniejszych czynników powodujących zawał serca.